W dzisiejszym filmie ponownie zagramy sobie w Chess Simulator, czyli gierkę, którą ja nazywałem Pet Simulator 2.0, to dlatego, że po pierwsze, tu możemy zgarnąć sobie darmowego Huge'a, po drugie, tutaj mamy jakiś ciekawy event, który wygląda jak w arm wrestlingu, ale zaraz wam coś opowiem o tym, a po trzecie, tu mamy event, no i też w ogóle w tej gierce dużo update'ów strasznie się pojawiło, w ogóle tepnimy się na ostatnią mapkę, którą ja odblokowałem, czyli tutaj chyba piracką, tak mi się wydaje, jeszcze w ogóle wszystkiego nie odblokowałem tak naprawdę, a więc jeszcze tutaj to musimy odblokować i dopiero później będzie chyba kolejny world, no ale tutaj na przykład mamy właśnie taki jajko questowe. I co ciekawe, to nie jest tak, że wiecie, że arm wrestling podwala od Chess Simulatora czy w drugą stronę. Tylko po prostu właściciel Chess Simulatora to też jest współwłaściciel arm wrestling simulatora i to tak naprawdę bardzo podobne osoby tworzą tę grę, więc no w taki sposób to działa. Rozwalmy sobie w sumie 25 tych skrzynek i powinniśmy za to dostać jajko takie. Otworzymy w sumie sobie takie jedno, zobaczymy, czy tu będą jakieś dobre jajka, bo ja w tą gierkę w sumie miesiąc nie grałem, a więc tak naprawdę myślę, że jakiekolwiek pety będą dobre. W ogóle jakieś tutaj też dodali super enchanty. Nie wiem, gdzie to będzie, no ale musimy też to znaleźć i zobaczyć, jak to będzie działać. Dobra, ile jeszcze tych skrzynek musimy rozwalić? 5 skrzynek, no to w sumie jest to łatwe. W ogóle czy tutaj auto mam? Jakby nie kupiłem sobie tego. No dobra, to sam sobie to porozwalam. Nie chcę mi się kupować tego, bo i tak pewnie tą gierkę znowu z miesiąc nie będę grać albo dłużej. A więc szkoda marnować, sobie po prostu porozwalajmy. W ogóle tutaj też jest druga rzecz. A to musimy to i to zrobić. No dobra, to w sumie to nie jest takie proste. Bo tutaj tych gemów jest mniej niż skrzynek. Tutaj mamy 3 gemy na tej mapce. Dobra, tu jest czwarty. No to chwilkę mi dłużej jednak to zajmie niż myślałem. Myślałem, że to po prostu trzeba to albo to zrobić. No, no dobra, porozwalamy sobie. Na szczęście tutaj tego sporo jest. Jakby ludzie tego nie rozwalają, pewnie gdzieś tam na dalszych krainach siedzą i sobie to rozwalają. I tutaj jeszcze musimy grać 55 minut, żeby Huge'a dostać. Chociaż nie, musimy 2 godziny w gierce spędzić, żeby Huge'a dostać i zniszczyć 500 skrzynek i 500 jajek otworzyć. No dobra, to może posiedzę 2 godziny w tej gierce, poławkuję, żeby dostać tego Huge'a. Bo już jednego tutaj w sumie mamy, jak pamiętacie. A więc przydałby się nam też drugi. Dobra, i mamy na jedno jajko, otwórzmy sobie jedno jajko, zobaczmy, co nam ciekawego tu wyleci. Jakiś common nam wyleciał, ale możliwe, że i tak będzie lepszy od moich petów. Zobaczmy, czy nam go założy. No nie zakłada nam niestety. Czyli jednak nie jest lepszy w ogóle. Czemu ja mam tyle tutaj tych petów? Gdzie ten common jest? On jest tutaj. Chyba to on jest tutaj, tak mi się wydaje. No taki średni ten pet jest. Dobra, pójdźmy na ostatnią krainę sobie to wszystko podblokować, no bo i tak sporo jeszcze czasu w tej gierce musimy spędzić i poszukajmy tych super enchantów. Jakby tu jest update lock, co oni dodali? Aqua jajko, eventowe jajko, jakieś exclusive jajko, 23 pety i tutaj macie super enchanty. To w sumie może zanim jeszcze pójdziemy na ten nowy świat, to tutaj sobie to potwierajmy, bo tutaj już na pewno będą lepsze pety. I to jajko jest za gemy, za 1000 gemów. Dobra, niech może mi usuwa te tutaj pety, niech zostawia mi tylko te. I czy mamy jakiegoś laka w ogóle tutaj do kupienia? Albo tutaj do odebrania? Tu nam chyba polecą coiny niestety. Dobra, niech to się potwiera w taki sposób, żebyśmy nasz team poprawili, bo chciałbym dostać się do tych super enchantów. I powiem wam, że trochę pootwierałem to jajko i mieliśmy gigantycznego farta, bo zobaczcie tutaj u góry, wyleciał jakiś pet, na którego jest 0,0002%, więc no naprawdę mała szansa jest na niego. Nie wiem, czy nie jest na niego jak na huge pety w pet symulatorze w sumie, ale zobaczcie tutaj, że to jest normalnie huge pet, tylko 71 takich jest, to jest jakiś huge 15M Titan, a więc huge Titan nam wyleciał, dziwne połączenie i on jest w ogóle większy niż normalny huge pet, bo zobaczcie, że tu zakładamy tego i on wygląda w taki sposób, no wygląda jak normalny huge pet, a tu zakładamy tego, no i ten jest większy, jest tak z 2 razy większy od tego huge peta, więc no mamy lepszą wersję huge peta. W ogóle tu też mamy merchant, zobaczmy co tutaj możemy kupić. Kurczę, szkoda, że nie boost na laka, bym sobie jeszcze trochę potwierał, ale dobra, trochę już tych potów ogarnęliśmy, no i one nie są jakoś super mocne, ale musimy przerobić w sumie im jakość, tylko gdzie tu się przerabiało jakość, nie pamiętam jakie tu jakości było, tu chyba był gold, później rainbow, w sumie nie wiem, zobaczę w ogóle ile na Discordzie ten pet może być warty, ale no w sumie giga wart, ale dobra, ja szukam maszynki, żeby poprzerabiać te pety, bo dzisiaj chciałbym też wszystko podlokować sobie w tej gierce, żeby dostać się do tych super enchantów, bo raczej obstawiam, że to będzie gdzieś na końcowych mapkach, w sumie ja biegnę, szukam maszynki, a tu jest na spawnie maszynka do goldów, dobra, no muszę to wszystko poprzerabiać teraz, i tutaj o dziwo da się przerobić tego huge, ale no na pewno nie będę tak próbować na 15%. Nie ma szans. Nie wiem, w ogóle czy tutaj nam się świeci, który nam ten huge wyleciał. No kurczę, nie świeci nam się, a więc nie wiem, który to może być. Jak on wygląda? No on ma taki tutaj kwadrat pełny. Tutaj ten pierwszy ma taki tutaj zawijas, jak widzicie. A więc wyleciał nam albo ten, albo ten. Ciężko powiedzieć, który nam wyleciał. Dobra, ale teraz przeróbmy jeszcze te pety na rainbowy i zobaczymy, ile one będą dawać na drugim świecie, bo one na tym pierwszym świecie nie dają jakoś super dużo, ale na nowym świecie one powinny inne wartości dawać, bo tam jest inna waluta. W sumie to nie dużo, tylko 2 rainbowy nam wyszły. Na tym świecie nawet założyć tego nie możemy. Zobaczymy, czy na drugim będziemy mogli to założyć. Pójdźmy sobie tutaj na piracką krainę i zobaczmy, ile to na pirackiej daje. Trochę więcej daje, razy 600 dają te pety. A więc na tym świecie już możemy to założyć. My mieliśmy chyba pety z tego jajka. Dokładnie tak. Dobra, no to porozwalam sobie, żeby w sumie odblokować sobie ten świat, bo chyba po tym świecie będzie jeszcze kolejny, tak mi się wydaje. Ile w ogóle tych coinów będę dostawać? No, sporo dostaję tego. Dobra, to farmimy tyle, żeby odblokować już wszystkie mapki na tym świecie. I jeszcze wrócimy się później na spawna, żeby
żeby wydropić może tego huge'a najłatwiejszego, na którego jest 1 do 50 tysięcy szansa. I w ogóle tutaj nie zauważyłem, że też nowy sezon jest. Tutaj dostajemy laka na 5 minut, mogę nie używać tego laka. I 10 tokenów, bo teraz tutaj dodali takie tokeny. Dobra, to w sumie wróćmy się na spawna, żeby nie zmarnować tego laka. Pootwierajmy sobie przez 5 minut, może wyleci nam jeszcze jeden jakiś huge pet. Dobra, jeszcze trochę pootwierałem, zobaczmy, czy coś tu mamy. Niestety nie. Tym razem nie mieliśmy farta, dalej jest tylko to. No i tutaj też nie ma. Dobra, przerobię jeszcze to wszystko, idziemy odblokowywać te wszystkie mapki na tym drugim świecie. Albo trzecim? Nie, to chyba trzeci w ogóle jest. I tutaj w ogóle zrobiliśmy trzeci level tego sezonu. Odbierzmy sobie tutaj jedno jajko, zobaczmy, co nam tutaj wyleci. Jakiś ekskluzyw nam wyleciał parot i to chyba w wersji gold, tak mi się wydaje. Zobaczmy, ile ten parot daje. On jest tutaj, no chyba całkiem sporo, chociaż i tak mniej pewnie niż te. Dobra, mniejsza w tego parota, idziemy teraz tutaj na piracką krainę i rozwalam te wszystkie skrzynki, żeby wyfarmić w sumie, chciałem powiedzieć, coiny, ale już mamy na odblokowanie tutaj tego. Jakby wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj jajek otwierać, bo otwieramy sobie na tym nowym warzie. Tutaj w ogóle tiki. No z jakąś gierką mi się to kojarzy. Gdzieś niedawno były tiki jajka. Nie, ale powiem wam, że giga szybko to idzie. Dosłownie dwie skrzynki rozwalam i już mamy tutaj na tą tiki mapkę. No ale no tutaj musimy to wszystko odblokować. I tutaj jeszcze wulkan jest i później chyba drugi świat będzie, tak mi się wydaje. Tam widzę takie jakby oceaniczne rzeczy, no to tam raczej już będzie kolejny świat. Dobra, no i w sumie mamy na odblokowanie od razu tego, no jakby długo nam to nie zajmuje. Wygląda na to, że całkiem niezłe są te pety eventowe. Jeszcze wiem, że w ogóle gdzieś trzecia jakość jest, jakby shiny się gdzieś robi. Tylko nie wiem, czy to na tym nowym aqua świecie, czy to będzie gdzieś tutaj, na tym summer świecie. Ale obstawiam, że na tym aqua świecie. Dobra, farmię teraz 1,5 biliona. Dobra, i to też nie zajęło nam długo, już mamy te 1,5 tryliona, więc sobie pójdźmy tutaj, no i tu już mamy kolejny świat. Tylko ciekawe, co będzie tutaj. Tu mam jakiś portal w ogóle. Jak ten portal odblokować? 250 bilionów summer coinów. Jak ja mam to zdobyć? No dobra, jednak trochę się tu pobawimy chyba jeszcze w tym świecie w takim razie. Bo 1,5 biliona okej, ale 250 bilionów to już dużo. Nie wiem. Ewentualnie pójdę zobaczyć tutaj do przedostatniego jajka, tego wulkan jajka. Może tu będą jakieś lepsze pety. Może te eventowe nie są jakoś super dobre. Zobaczmy, pootwierajmy sobie pety w taki sposób, żeby te dwa nam zostawiało tylko. W ogóle nie sprawdziłem, ile to jajko kosztuje. 6 milionów, dobra, to trochę pootwieramy. Musimy jakieś lepsze pety w takim razie zdobyć. Dobra, i powiem wam, że to mi zajęło naprawdę długo, ale mamy te 256 bilionów, a więc możemy sobie ten portal odblokować. I straciłem to wszystko, no ale dobra, mamy w końcu ten świat, aqua świat i czy gdzieś tu będą super enchanty. Proszę, żeby tu były na starcie super enchanty. Nie ma tutaj tych super enchantów. Tutaj jest Coral Cave i czy tam gdzieś dalej będą? No, mam nadzieję, że tam dalej będą. W ogóle zobaczmy, czy te pety coś tutaj dają. Coś tam dają tutaj. Dobra, no to porozwalajmy sobie to tutaj. Zobaczmy, ile tu dostaniemy tych nowych coinów, bo tu są jakieś rybne coiny. No, tutaj leci w miarę. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się dojść do tych super enchantów. Dobra, i mamy 75 koła, więc możemy sobie tutaj to odblokować. I tu dalej nic nie ma. Dobra, tam są w końcu te super enchanty. Tylko tutaj 10 milionów potrzebujemy, to trochę mi to może zająć, powiem wam. Tutaj może wróćmy się kupić jakieś lepsze bronie. Tu za 50 tysięcy jest jakaś taka, to sobie tą kup, chociaż nie mam w sumie tyle. Musimy dofarmić 5 koła. Dobra, teraz już mamy, więc sobie tą kupmy. No i ta trochę lepiej będzie tutaj ciachać. I farmimy teraz 10 milionów. No chyba, że tutaj te jajka pootwieram, bo tu prawdopodobnie jakieś dobre pety będą. Niech te dwa mi otwiera, tylko musimy wyfarmić tak sobie z 300 tysięcy coinów chociaż. Dobra, i wyfarmiłem 1 milion tych coinsów, musimy jakieś lepsze pety ogarnąć, bo długo się to farmia, więc niech to się otwiera, oby tu były jakieś lepsze pety. Dobra, ogarnąłem sobie pety Rainbow z tego jajka tutaj, ale one są niestety gorsze niż te eventowe, więc no jedyne, co nam zostaje, to po prostu normalnie farmić te coiny w taki sposób i uzbierać te 10 milionów. Dobra, i trochę to zajęło, ale mamy już ostatnią mapkę, więc znowu przeszliśmy wszystko w tej gierce. I zobaczmy, te enchanty teraz. I te super enchanty to po prostu chyba dwa dodatkowe tiery, tak mi się wydaje. No, dokładnie tak. Myślałem, że to będzie coś lepszego, no ale dobra, trudno. Znowu przeszliśmy całą gierkę, więc w tym filmie to będzie na tyle i do następnego.